16-letnia Katarzyna spacerowała z koleżankami. W pewnym momencie podeszli do nich znajomi chłopcy i zaproponowali, żeby wszyscy razem poszli. Dziewczyny się zgodziły. Kostek jest mój, szepnęła Julia do Katarzyny. To Sergiej jest mój, dodała Olga. A co, mój ma być Aleksiej, nie rozumiała Katarzyna. Oczywiście, wszystko to wydawało się zabawne, ale w wieku 16 lat dziewczynom nie było do śmiechu. Mówiły to zupełnie poważnie. Kiedy przyszli do jakiegoś opuszczonego domu, chłopcy od razu przygotowali imprezę. Prawie nic nie robili z dziewczynami, od razu podzielili się na pary, rozłali alkohol do kubków i wypili. Zrobiło się weselej, rozmowy stały się bardziej ożywione. Czym się zajmujesz? zapytał Aleksiej Katarzynę. Uczę się w szkole, odpowiedziała, patrząc na niego. Szczerze mówiąc, Katarzynie wcale nie chciało się rozmawiać. Rozumiem, moja ciotka tam pracuje. Masz szczęście, zażartowała Katarzyna. Wieczór trwał, dziewczynie było nudno, koleżanki rozmawiały z chłopakami, a z Aleksiejem nie miała ochoty gadać, nawet patrzeć na niego było nieprzyjemnie. Idę do domu, wstała. Odstawię cię, poszedł za nią. Nie trzeba, Katarzyna nawet się nie odwróciła. Dlaczego przecież to daleko? Zdziwił się. I co z tego? Odpowiedziała dumnie. Wyszła z miejsca, w którym wszyscy byli przez cały czas. Szła ścieżką. Słyszała, że chłopak idzie za nią. Nie oglądała się i nic nie mówiła. Mogę przyjść jutro, zawołał Aleksiej, gdy byli już blisko jej domu. Nie, odcięła Katarzyna i weszła do klatki schodowej. Następnego dnia katarzyna wróciła ze szkoły, nie miała na nic ochoty, koleżanki czekały, aż wyjdzie na spacer. Mamo, idę na spacer, powiedziała dziewczyna. Najpierw wyprowadź psa, odpowiedziała mama. Śpieszyła się, bo była na przerwie obiadowej i zaraz musiała wracać do pracy. Katarzyna wyszła na podwórko, spuściła psa ze smyczy, żeby trochę pobiegał. Cześć, usłyszała tuż przy uchu. Czemu mnie tak straszysz? Zadrżała. To tylko efekt zaskoczenia. Uśmiechnął się Aleksiej. Daną zawołała psa chodź do domu. Pies podbiegł, Katarzyna otworzyła mu drzwi klatki. Poczekaj podszedł do niej Aleksiej. Czego jeszcze? Dziewczyna zacisnęła usta i westchnęła. Może wieczorem pójdziemy na spacer, przedstawię ci moich znajomych. Nie wiem. Dlaczegoś wtedy nie powiedziała nie. Sama nie wiedziała dlaczego. Przyjdę, odszedł od niej. Katarzyna wróciła do domu, umyła łapy psu i wyszła na spacer. Dlaczego wczoraj tak wcześnie wyszłaś? zapytała Julia, kiedy się spotkały. Nie wiem, było trochę nudno. I jak ci się podoba, Aleksiej? Ponownie zapytała koleżanka. Jak, Aleksiej? Odpowiedziała Katarzyna. Śmiejąc się. Naprawdę ci się spodobał, nie dawała za wygraną Julia. Julka, on się przyczepił, teraz jeszcze ty. Potem dziewczyny zamilkły. Poszły na niezwykły bazarek, gdzie codziennie spotykały się z przyjaciółmi. Było wesoło, dziewczyny śmiały się, rozmawiały o niczym. A wiesz, że on mieszka tuż za tym płotem, Julia wskazała Katarzynie dom Aleksieja. Och, mam go kompletnie gdzieś. Machnęła ręką Katarzyna. Nadeszło lato, szkoła się skończyła, a przed nimi były wakacje. Jesienią Katarzyna miała iść do ostatniej klasy w szkole. Zdecydowałaś już, na jakie studia chcesz iść, zapytała ją mama. Nie wiem, może coś związanego z finansami. Mamo, idę na spacer, jeśli przyjdzie jakiś chłopak, powiedz mu, że mnie nie ma i nie będzie uprzedziła córka. Dobrze, zaśmiała się mama. Cześć! Katarzyna ledwo wyszła z klatki, a już zobaczyła Aleksieja. Przestań tak robić, odskoczyła od niego. Chodź, skinął głową. Niech Katarzyna poszła w inną stronę. No, chociaż usiądźmy przy stoliku na podwórku. Dobrze, w porządku, syknęła i skierowała się do stolika. Dlaczego nie chcesz się ze mną spotykać? Zapytał Aleksiej, zanim jeszcze usiedli. Nie chcę, Katarzyna udawała, że w ogóle nie interesuje ją to miejsce. Podobasz mi się. Próbował usiąść obok, ale dziewczyna odsunęła się. Rozumiem, osiągnę to, że będziesz moja, obiecał. Po tej rozmowie było jeszcze kilka prób ze strony chłopaka, żeby zdobyć Katarzynę. Przychodził, przynosił kwiaty, mówił piękne słowa. Pewnego wieczoru Katarzyna pokłóciła się z koleżankami i została w domu. Katarzyno, ktoś do ciebie przyszedł. Mama zajrzała do pokoju. Wyszła na klatkę. Chodź ze mną, moi znajomi mają dzisiaj imprezę, zawołał ją Aleksiej. No dobrze. Skinęła głową. Zgodziła się, bo po prostu nie chciała siedzieć w domu. Poszli razem, Katarzyna zaczęła myśleć, że znowu będzie tak samo nudno jak zawsze. Ale okazało się, że tym razem było inaczej. Aleksiej w ogóle nie pił. Jeśli ktoś podchodził do Katarzyny, on robił wszystko, by ją od tego odgrodzić. Tego wieczoru Katarzyna zobaczyła, że jego zamiary są poważne. Następnego dnia, kiedy Aleksiej zadzwonił, nie zastanawiając się, wyszła z nim. Nie zmieniłaś zdania? zapytał niepewnie. Może, w sumie tak, zmieniłam Katarzyna lekko się uśmiechnęła. Aleksiej i Katarzyna zaczęli się spotykać. Ale potem wszystko przestało być takie jak wcześniej. Chłopak przestał przychodzić w odwiedziny, oczekiwał, że to dziewczyna przyjdzie do niego. Jutro jest pierwszy września, mówiła do niego. I co z tego? A prezent. Poczekaj, może i prezent będzie, odpowiadał zagadkowo. Ale gdy podczas uroczystości nie mogła się go doczekać, była rozczarowana. Dopiero kiedy siedzieli w klasie, wszedł Aleksiej. Katarzyna uśmiechnęła się, widząc w jego rękach róża. Jakie było jej zdziwienie, kiedy ten kwiat podarował innej dziewczynie? Dlaczego dzisiaj do mnie nie przyszłaś? Zapytał wieczorem, stojąc pod jej drzwiami. W sensie Dzisiaj przyniosłeś kwiaty swietłanie? Ty się uczyłeś w tej samej klasie? Jak mogłeś tego nie zauważyć? Nie pokręcił głową. Wszystko jasne, odpowiedziała i zamknęła drzwi. W jej sercu coś się ścisnęło, była bardzo zraniona. Po tym w ich związku nastąpiła przerwa na kilka miesięcy. Na nowy rok Aleksiej zrozumiał, że musi przeprosić pierwszy. Katarzyno, bądźmy razem. Zrozumiałem, że poza tobą nikt inny nie jest mi potrzebny, trzymał jej ręce. I Katarzyna oczywiście mu wybaczyła. Mamo Aleksiej zaprasza mnie, żebym z nim zamieszkała. Pewnego razu zaczęła rozmowę z matką. No, sama nie wiem mama usiadła obok córki. A chociaż nocować u niego można? Dobrze, ale uważaj na siebie powiedziała kobieta surowo. Od tego momentu zakochani spędzali ze sobą więcej czasu. Po zdaniu wszystkich egzaminów w szkole Katarzyna i jej mama pojechały do sąsiedniego miasta, aby złożyć dokumenty na studia. Uczelnia była wybrana, dziewczyna została przyjęta i zamieszkała w akademiku. W każdy weekend wracała do domu, ale nie do rodziców, tylko do ukochanego. Na dzisiaj załóż coś eleganckiego, poprosił Aleksiej pewnego dnia. Po co? zapytała zaciekawiona katarzyna. Zostaliśmy zaproszeni na spotkanie przedstawicie mojemu przyjacielowi i jego dziewczynie, odpowiedział poważnie Aleksiej. Dobrze, rozumiem. W restauracji było pięknie. Przyszli, usiedli przy stoliku, a zaraz pojawiła się kolejna para. Chłopak miał na imię Nikołaj, a dziewczyna Oksana. Cześć, przywitały się dziewczyny. Nie zdążyłam się przebrać, dopiero wysiadłam z pociągu, powiedziała Oksana. Studiujesz, domyśliła się Katarzyna. Tak, kiedy okazało się, że Oksana studiuje na tej samej uczelni, co Katarzyna, obie były bardzo zaskoczone. Tylko że ja jestem już na ostatnim roku, szybko się rozgadały. A gdzie mieszkasz? Teraz to już było naprawdę interesujące. W akademiku kiwnęła głową dziewczyna. Niemożliwe, to było jeszcze większe zaskoczenie. To dopiero wrzesień, a jak to możliwe, że mieszkamy w tym samym miejscu i ani razu się nie spotkałyśmy? No cóż, teraz będziemy się przyjaźnić, Oksana usiadła naprzeciwko i uśmiechnęła się. Dziewczyny naprawdę szybko się zaprzyjaźniły. Teraz prawie zawsze były razem. Ich chłopcy się przyjaźnili i współpracowali. Więc też spędzali razem sporo czasu. Wiesz, Katarzyno, ja tak kocham Nikołaja, Oksana mówiła, siedząc w swoim pokoju. Dlaczego mi to mówisz? Przecież wiem, zdziwiła się przyjaciółka. Mam wrażenie, że on mnie nie zdradza, wyraziła swoje przypuszczenia Oksana. Następnym razem, kiedy Katarzyna przyjechała do domu, na dworcu spotkali ją Aleksiej i Mikołaj. A gdzie oksana? Rozejrzała się. Dzisiaj jedziemy bez niej, powiedział tylko Aleksiej. Dobrze, wzruszyła ramionami dziewczyna. W samochodzie jechali w milczeniu, Katarzyna zauważyła, że jadą do innego miasta. Dlaczego tam jedziemy? objęła Aleksieja. Nie żądawaj zbędnych pytań. Zmarszczył czoło. Zatrzymali się przed jakimś domem, był duży i stary. Nikołaj wysiadł i długo stał przed wejściem, w końcu wyszła stamtąd dziewczyna, przytulili się i pocałowali. Kto to jest? Katarzyna patrzyła szeroko otwartymi oczami. Lepiej nie pytaj. Widać było, że Aleksiej znał całą prawdę. Wszyscy razem spędzili ten wieczór. Katarzyna nie mogła zrozumieć, jak ktoś, kto wyznaje miłość jednej dziewczynie, może spotykać się z inną. Oczywiście nic nie powiedziała Oksanie, nie wiedziała, dlaczego w ogóle jej to wszystko pokazali. Gdzie byłaś w weekend? zapytała w poniedziałek przyjaciółka. Tak, w domu, skłamała Katarzyna. Rozumiem, Nikołaj nawet nie przyszedł, westchnęła smutno Oksana. Nie martw się, może miał coś ważnego do załatwienia. Katarzyna podeszła bliżej, chcąc wesprzeć przyjaciółkę. Muszę coś zrobić, żeby ze mną został. Oksana usiadła na łóżku i zamyśliła się: A co możesz zrobić? Chciała znać jej myśli Katarzyna. Zajść w ciążę podniosła na nią wzrok Oksana. No proszę, odważna jesteś, Katarzyna uniosła brwi. Ciążak to temat, który zawsze przerażał Katarzynę. Spała już z Aleksiejem i wiedziała, że się nie zabezpieczał. Katarzyna nie miała w tej kwestii żadnego doświadczenia. W sierpniu jej dni krytyczne zaczęły się o czasie, ale były słabe i trwały tylko dwa dni. To trochę ją zaniepokoiło. Mówiła o tym Aleksiejowi, ale on tylko się uśmiechał. Przecież były, mówił. We wrześniu wszystko się powtórzyło, ale Katarzyna nie brała tego na poważnie. Nadszedł październik, dziewczyny przyjechały do rodzinnego miasta. Dziś w domu Aleksieja było przyjęcie z okazji urodzin jego siostry, dlatego wszyscy się tam zebrali. Najpierw, żeby pomóc przy stole, a potem na imprezę. Słuchaj, co wymyśliłam szepnęła oksana. Mów! nachyliła się do niej Katarzyna. Kupimy test ciążowy. Ja narysuję czerwoną kreską drugą linię, a wieczorem pokażemy Nikołajowi, szepnęła spiskowo. Co ty, takimi rzeczami nie można żartować, spojrzała na nią Katarzyna. Och, w miłości wszystkie chwyty dozwolone, pokiwała głową Oksana. Miała wszystko dobrze przemyślane. To kup też dla mnie, zdecydowała się jednak Katarzyna, by sprawdzić. Oksana wróciła z apteki z dwoma małymi opakowaniami. Dziewczyny zrobiły wszystko zgodnie z instrukcją. Katarzyno zawołał Aleksiej z kuchni. Zaraz wrócę, nie ruszaj na razie niczego, powiedziała przyjaciółce i poszła do ukochanego. Zajęło jej to tylko kilka minut. Kiedy wróciła, Oksana promieniała jak choinka. Co z tobą? nie zrozumiała Katarzyna. Zobacz, jestem naprawdę w ciąży. Pokazała swój test. A co u mnie? zajrzała jej przez ramię Katarzyna. Nic, jedna kreska, podała jej Oksana test. To dobrze, ucieszyła się Katarzyna. Ale kiedy w październiku nie dostała okresu, zaczęła się niepokoić. Wieczorem po zajęciach kupiła kolejny test w aptece. Wynik był pozytywny. Uzy, histeria, niezrozumienie co dalej? Aleksiej, jestem w ciąży, przyjechała do niego. I co z tego przełączał kanały w telewizji. Jak to co, mam 17 lat, co robić? Wybuchnęła Katarzyna. Idź, pogadaj z moją mamą, powiedział spokojnie. Co? Katarzyna zerwała się z kanapy. Wyszła z jego domu, a po drodze wściekłość ją rozsadzała. Chłopak ma 24 lata, a nie potrafi podjąć decyzji, musi się radzić mamy. Dlaczego jesteś taka zdenerwowana? Zapytała jej mama, gdy wbiegła do mieszkania. Mamo, jestem w ciąży. Słowa same wyrwały się z jej ustęp, jak to mama usiadła na pufie, który stał w przedpokoju. Nie wiem, Katarzyna zaczęła płakać. Potem obie poszły do pokoju. Mama nalała trochę środka uspokajającego, podała córce i sama również wypiła. Dziewczyna zasnęła. Jadę na uczelnię, powiedziała Katarzyna w niedzielę. Dobrze, zadzwonię do ciebie, obiecała mama. W tamtych czasach nie było jeszcze telefonów komórkowych, więc, żeby dodzwonić się do domu, trzeba było pójść na telegraf. Mama mogła zadzwonić na portiernie. W środę do Katarzyny przyszła portierka. Masz telefon? powiedział młody człowiek. Dobrze, zaraz zejdę. Katarzyna wiedziała, że to mama. Przyjedź, umówiłam cię z lokalnym ginekologiem, on cię zbada. Dobrze, pociąg mam o piątej po południu, przyjadę, powiedziała dziewczyna. Spojrzała na zegar, było dopiero około drugiej. Katarzyna wróciła do swojego pokoju. Była tak bardzo zmęczona, że nie mogła się oprzeć senności. Nastawiła budzik na czwartą po południu i wygodnie ułożyła się na łóżku. Katarzyno, miałaś gdzieś iść, szturchnęła ją w ramię współlokatorka. Która godzina? Piąta, spojrzała na zegar współlokatorka. Jak to piąta? Przecież nastawiłam budzik. Dziewczyna nie mogła dojść do siebie. Dzwonił, ale nie wstałaś, wyłączyłam go i poszłam do kuchni, przyznała się przyjaciółka. Katarzyna zerwała się z łóżka, nie mogła zawieść mamy, która specjalnie dla niej się umówiła. Dziewczyna chwyciła torbę, dokumenty i pobiegła na przystanek. Na dworcu zaczęła pytać, który autobus jedzie na jej stację. Okazało się, że jeżdżą tylko przejeżdżające. Katarzyna kupiła na niego bilet. Mamo, cześć, dzwoniła z budki telefonicznej i płakała. Co się stało? Przespałam pociąg. Kupiłam bilet na przejeżdżający, przyjedźcie po mnie na trasę, mówiła szybko Katarzyna. Bo bała się, że skończą się jej pieniądze na karcie. Oczywiście, o której jest autobus. Za godzinę powiedziała ostatnie słowa i usłyszała trzask w słuchawce. Nie kupiła już nowej karty, liczyła, że mama i tak wszystko zrozumiała. Dzień dobry, wsiadła do busa, w którym był tylko jeden pasażer. Po kilku kilometrach wysiadł, a Katarzyna została w basi sama. Usiądź z przodu, zaproponował jej kierowca. Dobrze, nie odmówiła. Samochód przejechał prawie połowę drogi. Gdy nagle rozległ się głośny huk, bus przechylił się na bok. A kierowca ledwo zdążył zahamować. W następnej chwili zobaczyli, jak małe koło toczy się po drodze. Co to? Przestraszona krzyknęła Katarzyna. Chyba mamy problem. Kierowca wyszedł z samochodu. Rzeczywiście okazało się, że koło odpadło od busa, a chociaż kierowca je znalazł, to było już nie do użytku. Razem zaczęli zatrzymywać samochody, żeby ktoś im pomógł, ale wszyscy tylko rozkładali ręce. Spróbuj poprosić, żeby ktoś cię podwiózł do zakrętu, poradził kierowca. Katarzyna tak zrobiła. Jeden z kierowców zgodził się zabrać ją ze sobą. Gdy to wszystko się działo, minęły trzy godziny. Katarzyna nie wiedziała już, czy ktoś na nią czeka tam. Gdzie miała wysiąść? Dziękuję, podzękowała kierowcy, wysiadła z samochodu i od razu zobaczyła matkę. Przyjechała ze swoim znajomym. Czemu to tak długo trwało? Było widać, że matka jest trochę zdenerwowana. Potem opowiem. Wsiadły do samochodu i ruszyły, ale nie zdążyły przejechać nawet kilometra, kiedy nagle na drogę wyjechał rowerzysta. Oczywiście nie zdążyli zahamować i go potrącili. Co się stało? Kobiety spięły się. Dzisiaj to jakiś dziwny dzień wymamrotała Katarzyna pod nosem. Wybiegły na zewnątrz, mężczyzna już podniósł się z ziemi. Czy wszystko w porządku? Może potrzebna jest pomoc medyczna? pytał kierowca. Nie, dziękuję, przepraszam, nie zauważyłem was, mówił poszkodowany. To my przepraszamy. Kierowca zobaczył, że rower jest uszkodzony i zaproponował, że go podwiezie. Za to dziękuję. Mężczyzna wsiadł do samochodu i znowu ruszyli. Do szpitala dotarli już późno w nocy. Może jutro? Zapytała Katarzyna. Nie, umówiliśmy się na dzisiaj, matka pokręciła głową. Dobrze. Katarzyna nie rozumiała, jakim cudem badanie może odbyć się w nocy. Dobry wieczór, przywitał ich lekarz. Wyglądało na to, że dopiero co wstał. Wprowadzono Katarzynę do gabinetu, lekarz zaczął badanie. W pewnym momencie poczuła, jak coś w środku nagle się zerwało. Co to jest? Spojrzała na doktora. Leż proszę, lekarz nacisnął jej na klatkę piersiową. Katarzyna posłusznie się położyła. Wprowadzaj, skinął na pielęgniarkę. Co oznaczy wprowadzaj? Dziewczyna miała same pytania. Pielęgniarka w białym fartuchu podeszła i zrobiła zastrzyk do Żylny. Katarzyna zapadła się w ciemność. Katarzyno, obudź się poczuła, jak ktoś się szturcha. Co się ze mną dzieje? Wciąż leżała na fotelu ginekologicznym. Już wszystko dobrze, pielęgniarka pomogła jej przejść na leżankę. Katarzyna czuła, że coś ma podłożone między nogami, ale nie rozumiała dlaczego. Położyła się, a w tym czasie lekarz i matka rozmawiali na korytarzu. Gdybym wiedział, że to taki zaawansowany etap, nigdy bym się tego nie podjął, powiedział lekarz. Co mi zrobiliście? Przerwanie. Katarzyna podniosła się i spojrzała na pielęgniarkę. A czy nie po to tutaj przyjechałaś? Zdziwiła się pielęgniarka. Katarzyna opadła z powrotem na leżankę. Po jej policzkach płynęły łzy, obwiniała o wszystko matkę. Obudź się, wracamy do domu. Matka złapała ją za rękę. Dlaczego? Zapytała córka, patrząc na nią zapłakanymi oczami. Jeszcze mi kiedyś za to podziękujesz. Matka nawet się nie odwróciła. Dojechali do domu, nikt nic nie wiedział. Dziewczyna została położona w sypialni. Wszystko ją bolało. Więc spędziła w łóżku prawie tydzień. W tym czasie Aleksiej ani razu jej nie odwiedził. Potem Katarzyna wróciła na studia. Oksano, na pewno jesteś w ciąży. Weszła do pokoju przyjaciółki. Tak, a co? Dlaczego nie idziesz do lekarza, nic nie robisz? zainteresowała się Katarzyna. Nie wiem, a dlaczego pytasz? Przecież nie zamieniłaś testów miejscami. Zadała ostatnie pytanie Katarzyna. Nie, Oksana spuściła wzrok. A ja myślę, że jest odwrotnie. Katarzyna wyszła i trzasnęła drzwiami. Bolało ją bardzo, że wszyscy ci ludzie tak ją potraktowali. Jedna podmieniła testy, drugi nawet nie pofatygował się, by zapytać o jej stan, a matka. Jak jej się wydawało, postąpiła podstępnie. Jak się masz? Zapytała współlokatorka, zmartwiona stanem przyjaciółki. Nijak, odpowiedziała obojętnie dziewczyna. W piątek po zajęciach Katarzyna wróciła do akademika i położyła się na łóżku. Nie jedziesz dziś do domu? Nie pokręciła głową Katarzyna. Dlaczego? Współlokatorka nie była szczególnie zainteresowana, ale zapytała z ciekawości. Nie chcę, odwróciła się do ściany. Wieczorem przyjechał Aleksiej. Co się stało, dopytywał się. Naprawdę nie rozumiesz, a spojrzała mu w oczy, uświadamiając sobie, że nie ma już nic wspólnego z tym człowiekiem. Nie, próbował ją objęci. Aleksiej, lepiej jedź do domu. Rozumiesz, że cię kocham, podjął kolejną próbę. Miłość wymaga stałości, a nie tego, by była wygodna tylko wtedy, kiedy ci pasuje. Odpowiedziała katarzyna i poszła do swojego pokoju. No to idź sobie, warknął przez zaciśnięte zęby chłopak. Katarzyna rozumiała, że sama to wszystko spowodowała, ale nie mogła pojąć, jak człowiek, który mówi, że kocha, mógł tak po prostu odejść. Nigdy więcej go nie widziała. Unikała wyjazdów do domu i przestała rozmawiać z rodzicami. Kiedy studia dobiegały końca, matka przyjechała osobiście. Oksano, możemy porozmawiać. Zwróciła się do współlokatorki. Oczywiście, oksana wyszła na korytarz. Kiedy wracasz do domu? Matka usiadła na brzegu łóżka. Nigdy. Kiedy dostanę dyplom, pojadę do babci i znajdę pracę, mówiła cicho Katarzyna. Złościsz się. Matka dotknęła jej ramienia. Nie, łzy spłynęły po twarzy Katarzyny. Zrozum, to dziecko zniszczyłoby ci życie, próbowała tłumaczyć matka. Powiedz mi, dlaczego? Córka spojrzała na matkę. Twój chłopak nawet się na to zgodził. Nikt nie chciał tego dziecka. A mnie zapytać niełaskawiliście, krzyknęła Katarzyna. Byłaś niepełnoletnia. Wszystkie decyzje podejmowałam za ciebie, powiedziała stanowczo kobieta. Gdyby naprawdę nikt go nie chciał, nie dalibyśmy rady go wychować, Katarzyna nie mogła powstrzymać swojej histerii. Katarzyno, to już dawno minęło, zapomnijmy o tym. Nic już nie zmienisz, matka ponownie usiadła obok niej. Dobrze, zapomnij sobie, Katarzyna nie chciała już rozmawiać. Matka zrozumiała, że nic więcej nie wskura, wstała i wyszła. Katarzyna ukończyła studia i z dyplomem w ręku pojechała do babci. Tam znalazła pracę. Teraz miała wystarczająco, by żyć i pomagać babci. Katarzyno, choć dzisiaj z nami, zaproponowali jej koledzy. Co miesiąc wybierali wolny dzień, aby wspólnie odpocząć od pracy. Dobrze, przyjdę, zgodziła się. Tego wieczoru w kawiarni spotkała znajomego. Poznali się tam, gdzie studiowała Katarzyna, i nie przypuszczali, że mogą się spotkać w jej rodzinnym mieście. Jak to, że tu jesteś? zapytał, tańcząc, bo muzyka grała głośno, więc musieli krzyczeć. Mieszkam, pracuję odpowiedziała równie głośno. Zatańczymy? kiwnął głową, zapraszając ją do tańca. Później uśmiechała się. Wreszcie widzę uśmiech na twojej twarzy, podeszła do niej szefowa. Po prostu spotkałam starego znajomego przyznała Katarzyna. Kiedy Eugeniusz wyszedł na zewnątrz, by się przewietrzyć, zaprosił ją, aby porozmawiali. Tam jest tak głośno, nie da się rozmawiać, wskazał na drzwi. Tak, zgodziła się. Czyli teraz tu mieszkasz, zapytał, zapalając papierosa. Tak, Katarzyna stała z kieliszkiem koktajlu i rozglądała się. Ja też, nagle wyznał. Nie rozumiem, odwróciła się do niego. Mówię, że niedawno też się tu przeprowadziłem. Dlaczego? Katarzyna była zdziwiona, że z dużego miasta przeprowadził się do małego. Dostałem tu pracę, odpowiedział szczerze Eugeniusz. To dobrze, Katarzyna była zaskoczona. Wiedziała, że się znają, ale nie na tyle, by prowadzić długą rozmowę. Zatańczmy, usłyszał, że zaczęła grać wolna piosenka. Podała mu rękę i weszli do środka. Wieczorem Eugeniusz odprowadził Katarzynę do domu. Zadzwoni jutro, powiedział, patrząc na nią. Przecież nie znasz mojego numeru zaśmiała się. Dowiem się, puścił jej oko. Rozstali się, a na duszy Katarzyny zrobiło się ciepło. O, a co to, tak policzki ci płoną! Babcia przywitała ją w korytarzu. Była starej daty i nie rozumiała, jak dziewczyna może tak długo być poza domem. Wszystko dobrze. No, skoro tak, to umyj się i marsz do łóżka. Katarzyna rozebrała się, położyła i zaczęła myśleć, że może coś się uda z Eugeniuszem. Następnego dnia wieczorem chłopak rzeczywiście zadzwonił. A mówiłaś, że nie mam twojego numeru zaczął bez powitania. Skąd go masz? zapytała Katarzyna, a sama pomyślała, że pracuje w takim miejscu, że jej numer mają prawie wszyscy. Nieważne, spotkamy się wieczorem, zapytał. Tak, uśmiech pojawił się na twarzy dziewczyny. To przyjdę po ciebie, odłożył słuchawkę. Katarzyna promieniała, Eugeniusz każdego dnia odbierał ją z pracy, a koledzy gratulowali, że wreszcie znalazła swoje szczęście. Może razem zamieszkamy, bo jakoś niezręcznie przychodzić do ciebie i siedzieć pod czujnym okiem twojej babci, zaproponował Eugeniusz kilka miesięcy po tym, jak zaczęli się spotykać. Dobrze, zgodziła się Katarzyna. Znaleźli odpowiednie mieszkanie i je wynajęli. Teraz będziemy jak prawdziwa rodzina, powiedziała Katarzyna, podchodząc do Eugeniusza. To może się pobierzemy, objął ją. Może, pocałowała go w policzek. Nie zwlekali z decyzją i od razu złożyli wniosek o ślub. Katarzyno, chciałbym, żebyś pogodziła się z mamą, powiedział jej kiedyś przyszły mąż. Dobrze, sama już o tym myślała. Cześć, weszła do korytarza rodzinnego domu. Myślałam, że nigdy cię tu nie zobaczę, matka wyszła jej naprzeciw. Przyszłam powiedzieć, że wychodzę za mąż, oto zaproszenie. Podała matce kolorową kartkę. Potrzebujesz pomocy. Nie, stały tak w korytarzu. Wejdź, napijemy się herbaty. Matka wzięła od niej torbę. Katarzyna przeszła do kuchni i usiadła. Czuła się niezręcznie, nie wiedziała, od czego zacząć rozmowę. Z cukrem? Zapytała matka. Nie, odpowiedziała córka, rozglądając się po kuchni i zauważyła nowy remont. I kto jest tym szczęściarzem? Matka usiadła naprzeciwko. Postawiła filiżanki z herbatą na stole i wyciągnęła z lodówki tort. Jevgeni, nie znasz go? Katarzyna upiła mały łyk. Dobrze, to poznamy się, skinęła głową matka. Mamo, już się na ciebie nie gniewam, Katarzyna z trudem wydusiła to z siebie. Dobrze. W tym momencie z oczu matki popłynęły łzy. Nie mogła usiedzieć na miejscu i przytuliła córkę. Wszystko dobrze, powiedziała Katarzyna, obejmując ją. Zrozum, sama byłam młoda i dopiero teraz trochę rozumu nabrałam. Próbowała ponownie się usprawiedliwić matka. Już nie wracajmy do tej historii. Jeśli chcesz pomóc wybrać suknię, to jutro jedziemy po nią, zaproponowała córka. Oczywiście, rozpromieniła się matka. Jeszcze trochę posiedziały i rozeszły się. Katarzyna wracała do domu i czuła, że na duszy zrobiło się lżej po rozmowie z mamą. Jak poszło? Zapytał Jewgieni, kiedy wróciła do domu. Wszystko dobrze. Pogodziłyśmy się, usiadła na kanapie obok niego. To świetnie Jewgeni pocałował ją. Suknia, przygotowania, bukiety, restauracja było mnóstwo spraw do załatwienia. Wydawało się, że to nigdy się nie skończy. Ale w końcu nadszedł ten dzień. Jewgeni i Katarzyna wyrazili swoją zgodę w urzędzie stanu cywilnego, by zostać mężem i żoną. Potem orszak weselny zawiózł ich gości do restauracji, gdzie bawili się do samego rana. Teraz możemy pomyśleć o dzieciach, szepnął Jewgienij do żony miesiąc po ślubie. Tak, odpowiedziała cicho Katarzyna, ale myśl o ciąży wciąż ją przerażała. Minął rok, potem drugi, ale ciąża nadal się nie pojawiała. Może pojedziemy i się przebadamy, zaproponował Jewgienij Katarzynie. Nie sądzę. Co tu jest do myślenia? Jesteśmy dorośli, a dzieci brak. Dobrze, zróbmy to, skoro tak bardzo chcesz. Katarzyna podeszła do niego, nie chcąc się kłócić. Znaleźli klinikę, pojechali tam, zrobili wszystkie potrzebne badania. Po pewnym czasie zaproszono ich na ogłoszenie wyników. Dzień dobry, doktorze! Jewgeni i Katarzyna weszli do gabinetu. Proszę usiąść wskazał na krzesło naprzeciwko. I co tam u nas, Jewgeni, próbował zajrzeć do dokumentów. Proszę poczekać wszystko w swoim czasie. Dobrze. Mężczyzna usiadł z powrotem na krześle. Chodzi o to, że gdyby jedno z was od początku nie wprowadzało nas w błąd, wszystko potoczyłoby się szybciej. Katarzyno, lekarz spojrzał na nią ponad okularami. Pewnie. Katarzyna spuściła wzrok. Nie rozumiem. Zniknęła wesołość z twarzy Jewgenija. Pańska żona w młodym wieku miała aborcję w zaawansowanej ciąży, ale z jakiegoś powodu o tym nie wspomniała, dlatego tak długo czekaliśmy na wyniki. Katarzyno, to prawda. Dlaczego mi o tym nie powiedziałaś? Tak, zakryła twarz i zaczęła płakać. Nie płacz, wszystko będzie dobrze. Jewgeni pocałował jej dłonie. Nie będzie dobrze. Pańska żona nie może mieć dzieci powiedział lekarz z zdecydowanym tonem. Co to znaczy? Nawet metodą in vitro Jewgienij nie mógł w to uwierzyć. Nawet tak. Jedyną opcją jest macierzyństwo zastępcze. Mężczyzna w białym fartuchu przeglądał papiery na biurku. Chodźmy stąd usłyszał Jewgienij głos żony, wstał i poszedł za nią do korytarza. Kiedy wrócili do domu, odbyła się trudna i długa rozmowa. Katarzyna na nowo wszystko sobie przypomniała, a na duszy było ciężko. Teraz rozumiem, dlaczego nie rozmawiasz z nią od tylu lat. Nie trzeba. Nic już nie da się cofnąć. Oczy dziewczyny były czerwone od płaczu. Jewgeni nie obwiniał żony, pozostawało tylko pogodzić się z sytuacją. Kiedy następnego dnia poszedł do pracy, Myśl, że matka Katarzyny wszystko zrobiła podstępem, nie dawała mu spokoju. Postanowił zadzwonić i umówić się na spotkanie. Dzień dobry przywitał teściową. Czemu zawdzięczam tę przyjemność? Powiedziała żartobliwie. Musimy się spotkać, odpowiedział poważnie zięć. Dobrze. Gdzie? Kiedy? Zawsze była otwarta na spotkanie. W kawiarni przy waszej pracy powiedział Jewgeni i odłożył słuchawkę. Dlaczegoś ten telefon kosztował go wiele? Nie mógł się doczekać przerwy, ale jednocześnie nie wiedział, co opowie teściowej. Przyszedł do kawiarni, a pani Ludmiła już tam była. Podszedł i usiadł naprzeciwko niej. O czym chciałeś porozmawiać? Zapytała. O tej operacji powiedział tylko trzy słowa. Co? Nie zrozumiała pani Ludmiła. O tym co zrobiliście kiedy Katarzyna miała 17 lat. Jewgenij patrzył jej prosto w oczy. Po co ona ci to powiedziała? Ręce jej drżały. Podniosła filiżankę z kawą i upiła łyk. Byliśmy u lekarza, bo nie możemy mieć dzieci, odpowiedział Jewgenij. Rozumiem, Ludmiła patrzyła w filiżankę. Co tu do rozumienia? Przez waszą decyzję Katarzyna nigdy nie pozna radości macierzyństwa, powiedział z wyrzutem. Dość, wystarczy. Przeszłam już przez wiele po tamtym czasie, uderzyła dłonią w stół. Ceo mogło być gorszego od tego. Przez Ceo teraz przechodzi wasza córka? zapytał Jewgenii. Mam raka i zostało mi niewiele czasu, pani Ludmiła nie patrzyła na niego. Jak to? Kiedy się o tym dowiedzieliście? Zróbmy coś razem, Jewgeni podskoczył z zaskoczenia. Pomyśle, kobieta trzesła się. Dobrze, czekam na wasz telefon, Jewgeni skinął głową. Rozeszli się, a Ludmiła jeszcze długo siedziała przy stole, myśląc. Potem wróciła do swojego biura i zadzwoniła do lekarza. Rozmawiali krótko, a wieczorem pani Ludmiła była na konsultacji u ginekologa. Tak, to o co jest możliwe, potwierdził lekarz. A te leki, które już brałam, nie wpłynął na wynik. Zapytała kobieta. Wszystko będzie dobrze, uspokoił ją doktor. Szczęśliwa Ludmiła pojechała do córki i zięcia. Mam pomysł, wpadła do ich mieszkania. Co? Nie zrozumiała Katarzyna. Nie powiedziałeś jej o naszym spotkaniu. Zwróciła się do zięcia. Nie zdążyłem, wpadłaś tak nagle, odpowiedział zdenerwowany Jewgieni. Zostanę waszą matką zastępczą. Lekarz potwierdził, że to możliwe, oznajmiła radośnie. Co tu się dzieje? Jaką matką? Jewgieni, wyjaśni, Katarzyna usiadła na kanapie, a oni opowiedzieli jej wszystko po kolei. Ona patrzyła na nich obu ze zdziwieniem i nie mogła uwierzyć, że wszystko tak łatwo się układa. Procedura implantacji komórek zakończyła się pomyślnie. Nie udało się za pierwszym razem, ale w końcu się udało. Ludmiła zaszła w ciążę. Teraz była częstym gościem w domu swojej córki. Biewgeni opiekował się nie tylko Katarzyną, ale i jej matką. Jak się masz? Potrzebujesz masażu? pytał troskliwie Teściową. Biewgeni, daj już spokój śmiała się ona. Katarzyna lubiła, kiedy mama leżała na kanapie, a ona kładła głowę na jej brzuchu i rozmawiała z dzieckiem. Co ty mu tam szepczesz? pytała Ludmiła. Mówię mu, jak bardzo go kocham, uśmiechała się Katarzyna. Dobrze, odpowiadała Ludmiła, a wszyscy razem się przytulali. Jak dobrze, kiedy rodzina jest blisko, powiedziała babcia. Wchodząc do przedpokoju z torbami pełnymi jedzenia i słoikami, Mamo, co znowu przyniosłaś? Marudziła Ludmiła. Nic takiego, teraz potrzebujesz witamin, odpowiedziała surowo babcia. Czasami myślę, że dobrze, że to ja jestem w ciąży, żartowała Katarzyna, patrząc na babcię i śmiejąc się. Poród zaczął się niespodziewanie. Mimo że Ludmiła miała zaplanowane cesarskie cięcie, ale było już za późno na jakiekolwiek zmiany. Będziesz rodzić sama, krzyknął do niej lekarz. Zabrali ją szybko na oddział porodowy. Podłączyli aparat do mierzenia ciśnienia i włożyli cewnik, a Ludmiła krzyczała z bólu: Wytrzymaj chwilę, najważniejsze to oddychać. Mówiła położna: Nie mogę, jęczała Ludmiła, zaciskając powieki. Wszyscy tak mówią, odpowiedziała położna. Wszystko skończyło się po trzech godzinach. Pediatra trzymał w ramionach małego noworodka, a Ludmiła leżała na łóżku obok. Dziecko od razu po urodzeniu położyli jej na piersi. Jaki malutki, powiedziała Ludmiła. Już masz dla niego imię zapytała lekarz. Tak, odpowiedziała i spojrzała na syna. Potem dziecko zostało przeniesione do pokoju razem z Katarzyną, a Ludmiła leżała w innym. Jak się czujesz? Zapytał Jewgieni, patrząc na syna, nie wierząc, że wszystko się udało. Idź lepiej, zobacz, jak mama. To ona rodziła, poprosiła go katarzyna. Zięć pobiegł korytarzem do Ludmiły. U niej wszystko było w porządku. Po trzech dniach przygotowywali się do wypisu. Młody tata odbierał swojego pierworodnego, przynosząc mnóstwo balonów i kwiatów. Mamo, dziękuję ci za wszystko, powiedziała Katarzyna, obejmując ją. Zrobiłabym wszystko, żebyś była szczęśliwa, przytuliła ją jeszcze mocniej. Jestem bardzo szczęśliwa, uśmiechnęła się Katarzyna. Czy mi wybaczyłaś? Zapytała szeptem Ludmiła. Już dawno ci wybaczyłam, odpowiedziała Katarzyna, a w jej oczach pojawiły się łzy. Następnego dnia kobiety poszły do kościoła. Chciały poprosić o przebaczenie za swoje urazy i modlić się o zdrowie dla siebie i bliskich. Ludmiła zmarła dwa lata po narodzinach dziecka. Odeszła w spokoju. Katarzyna i Jewgeni byli na to przygotowani. Gris miał dwa lata, kiedy Katarzyna zdecydowała oddać go do przedszkola. Zrobili wszystkie badania i uzyskali potrzebne zaświadczenia. Pewnego ranka, kiedy Katarzyna się obudziła, chciała obudzić syna ale nagle zakręciło jej się w głowie i upadła. Co się dzieje? Jewgeni podskoczył. Nie wiem, chyba zbyt gwałtownie wstałam, odpowiedziała Katarzyna. Musimy jechać do szpitala. Teraz mąż bardzo martwił się o żonę. Pojechali na oddział. Doktorze, żona ma osłabienie, kręci jej się w głowie, ledwo stoi na nogach, szybko powiedział Jewgeni. Dobrze, zbadamy ją, odpowiedział lekarz. Kilka minut później lekarz wyszedł na korytarz z uśmiechem na twarzy. Co się dzieje, doktorze? Jewgienij nie mógł czekać. Gratuluję, pańska żona jest w ciąży, odpowiedział lekarz. To niemożliwe, Jewgienij był zaskoczony. Zapewniam pana, że to prawda, powiedział lekarz, ściskając mu dłoń. Jestem najszczęśliwszy na świecie, wykrzyknął jewgieni, myśląc o zmarłej teściowej. 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 teściowej.